Cześć, słuchajcie, z tej strony Berejczyk. Jestem świeżo po obejrzeniu najnowszego JW Broadcasting za sierpień i po prostu tyle cudownego materiału pokarmu na czas słuszny, który można mówić. Dzisiaj chciałem się skupić na najnowszym filmiku pokazującym głoszenie na kawę, tak bym to nazwał. Czyli piękny filmik pokazujący, jak można pozyskać i okazać empatię osobie podczas głoszenia. Pokrótce zobaczcie sobie filmik, a później przejdziemy do jego omówienia. Proszę, pączek z budyniem i duże latte. 30. Chyba zapomniałam portfela. Nie mój problem. No weź, zawsze tu przychodzę, całe wieki tu stałam. To nadal nie mój problem. Poważnie? Przyniosę ci pieniądze po pracy. Następny klient. Przepraszam, ile za to zamówienie? 30. Ja zapłacę. Dorzuci pan średnią kawę ze śmietanką? Okej, razem 45. My się znamy? Nie. Chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Nie ma za co. Jak mogę ci oddać pieniądze? Naprawdę nie musisz. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Jakbyś chciała przeczytać coś zachęcającego w drodze do pracy, to mam coś dla ciebie. Nie wierzę w Boga. Mogę spytać dlaczego? Po prostu nie wierzę. Jeszcze raz dzięki. Jesteś urocza. Dobrze. Ile lat w obozie? 11. Ktoś jeszcze w rodzinie będzie wnioskować o prawo pobytu? Nie. Dlaczego? Wszyscy nie żyją. Zabici. Potrzebuję kopii twojego dowodu. Dzień dobry.
Szukacie kogoś? Nie, nie zatrudniamy obcokrajowców. Spapraliście wszystko u siebie, nie przyłaźcie teraz do nas. Wynocha! Słuchajcie, tak ogólnie to powiem wam szczerze, że ja jestem wielkim fanem kawy i wiem, że dobra kawa potrafi naprawdę czynić cuda, także pod tym się podpisuję bez dwóch zdań. Czasami dobra kawa potrafi, jak przyniesiecie mi dobrą kawę, to ja też potrafię naprawdę wiele rzeczy przemyśleć. No ale dosyć żartów. Słuchajcie, głoszenie na kawę, no, tak bym to określił. Ja rozumiem, że to był tak pokazany przykład empatii, jaką można okazać, tak? Dziewczyna zapomniała pieniędzy. I to bardzo miły gest, że ktoś ci kupi kawę i powie, nie ma problemu. A przy okazji wręczy broszurkę. No i teraz tak, wiecie, jest taka zasada wzajemności. Jak ktoś ci sprawi dobry uczynek, to nie masz prawa mu odmówić, nie czujesz się w porządku. To jest prosta dźwignia psychologiczna. Często członkowie sekty Hare Krishna też z tego korzystali, bo na początku wręczali ci kwiatka i mówili, że nic za to nie chcą, a po jakimś czasie do ciebie podchodzili i coś tam ci proponowali, czy o coś cię prosili, więc ponieważ już tego kwiatka od nich wziąłeś, to głupio było ci w tym momencie odmawiać, nie? Więc tutaj zamiast kwiatka mamy kawę. Ponieważ dziewczyna dostała kawę, no to głupio było jej odmówić, żeby nie wziąć traktatu, więc wzięła ten traktat. Być może gdyby nie ta kawa, to by tego traktatu nie wzięła. Także głoszenie na kawę, fajne. Czy ja w ogóle tak sobie pomyślałem, słuchajcie, a propos głoszenia na kawę, że to można pójść dalej, zamiast stać z tymi stojakami, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, to powinno się po prostu stać z gorącą kawą, nie? Wyobraźcie sobie w takich miejscach stanie z gorącą kawą, dobrą kawą i po prostu ludzie podchodzą, biorą kawę, nawet nie wiedzą, że to jesteśmy my, a może byłoby jakieś małe logo na ekspresie, nie wiem, albo na tych kubeczkach na przykład, kubeczki z JW.org i rozdajemy gorącą kawę, a przy okazji dajemy broszurę. Myślę, że byłoby to znacznie bardziej efektywne niż stanie ze stojakiem. Tak więc tutaj podpowiedź do JW.org, może czas podpisać jakąś współpracę, nie wiem, z Lawatcą, albo z Chibu, albo z Nescafe i zrobić taki deal po prostu kawa za broszurkę, nie? No, widzę, że potencjał w tym jest według waszego filmiku. No ale teraz na poważnie. Słuchajcie, pokazana jest osoba, która przeżyła okrucieństwa wojny. Najprawdopodobniej jest imigrantem z jakiegoś kraju muzułmańskiego, z tego co pokazuje filmik. To, co gorsze, co jeszcze pokazuje, to to, że jej doświadczenia bycia w obcym kraju są bardzo dla niej bolesne. Spotyka się z niezrozumieniem, z obojętnością, z jawną wrogością ludzi. Te wszystkie rzeczy spotykają ją od osób, które oczywiście nie są świadkami Jehowy. Jedyną osobą, która okazała jej odrobinę serca i współczucia przez 10 lat jej pobytu w Stanach Zjednoczonych, bo chyba chodzi o ten kraj, to jest nasza siostra, w cudzysłowie, która kupiła jej darmową kawę, postawiła jej kawę po prostu, bo ona zapomniała pieniędzy. I ona jest tak tą kawą poruszona, że postanawia, kiedy zobaczy kolejną siostrę na stojaku, która się do niej promiennie uśmiechnie, tym razem do niej podejść. I na tym kończy się filmik. I wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Najgorsze w tym wszystkim jest to, jak bardzo jest to zmanipulowana, zero-jedynkowa wizja świata. I akurat my, Polacy, powinniśmy najbardziej czuć się w tym wszystkim oburzeni.
Ja tak to czuję. Dlaczego? Bo my 2 lata temu, słuchajcie, przyjęliśmy w nasze progi ponad 1 kilka milionów uchodźców, Ukraińców, którzy uciekli z Ukrainy. Nie tylko przyjęliśmy, oddolnie bardzo duża część naszego społeczeństwa okazała ogromne serce i zaangażowała się w transport tych osób, w karmienie tych osób, w logistykę dla tych osób, w punkty, gdzie te osoby dostawały pierwsze pomocy. Firmy się zaangażowały, ludzie się zaangażowali, przedsiębiorcy się zaangażowali. Słuchajcie, to był odruch serca naprawdę piękny. I tak jak uważam, że my jako naród, jako Polacy, mamy naprawdę wiele wad i potrafimy być małostkowi, kłócimy się ze sobą i jesteśmy dzieleni. Można by dużo mówić o naszych wadach, tak w tym przypadku po prostu pokazaliśmy naprawdę taką piękną część człowieczeństwa i byli w to zaangażowane osoby, zarówno wierzące, jak i niewierzące. Sam osobiście znam wiele osób, które po prostu robiły to z czystej potrzeby serca. I ten odruch, słuchajcie, był autentyczny, on nie był wyreżyserowany, on był po prostu bezwarunkowy. Po prostu pomagaliśmy naszym sąsiadom, którzy byli w ogromnej potrzebie. I wiecie co? I świadków tam było bardzo niewielu. Świadkowie tylko czekali co najwyżej na swoich, bo też pamiętam, że stali oczywiście na przejściach granicznych. Natomiast ludzie przyjmowali wszystkich, nie pytali, czy ktoś jest prawosławny, czy katolik, czy wierzący, czy niewierzący. Wszystkim, jak leci, okazywana była pomoc. I była ta pomoc okazywana w bardzo serdeczny i ciepły sposób. Byli zatrudnieni psychologowie mówiący po rosyjsku, po ukraińsku, którzy też pomagali tym ludziom przejść przez pierwsze traumy. Co więcej, ta wojna trwa już, słuchajcie, 2 lata i dalej ta pomoc jest okazywana. To jest po prostu niesamowite, jak wiele osób dalej jest w to zaangażowanych. To już nie jest medialne, o tym nie przeczytacie na pierwszych stronach gazet, ale tak wygląda prawda, że bardzo wiele ludzi pomaga cały czas tym osobom. I oczywiście są różnego rodzaju uchodźcy, niektórzy są wdzięczni, niewdzięczni, roszczeniowi. Wynika z tego wiele różnych problemów. Nasze państwo jak zwykle starało się coś na tym ugrać. Dużo by o tym mówić, ale słuchajcie, ogromna większość tych ludzi jest nam dzisiaj wdzięczna i Polska jako kraj jest stawiana za pewien wzór takiego humanitarnego postępowania. I okrutne jest to, że amerykańska korporacja pokazuje, że jest zupełnie inaczej, że świat jest zły, że świat jest zbyt obojętny, że tak naprawdę nikt ci nie pomoże, a jak pomoże, to tylko dlatego, że musi ci pomóc, bo jest to jego praca na przykład. A prawdziwą empatię możesz doznać tylko i wyłącznie właśnie od osoby będących świadkami Jehowy. No więc życie pokazuje, że jest zupełnie inaczej, że tą prawdziwą pomoc możesz dostać wszędzie, że takich miłosiernych Samarytaninów, którzy nie patrzą na twoją przynależność religijną, społeczną czy narodową, jest bardzo dużo. I ja uważam, że w naszym kraju naprawdę bardzo wiele dobrego się wydarzyło w tamtym okresie i dzieje się nadal tak naprawdę, bo te wszystkie organizacje, słuchajcie, tak jak mówiłem, dalej działają. I to, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że tajemnicą Poliszynela jest to, że braciaki, które pomagają braciom i siostrom, w cudzysłowie, z Ukrainy, często też korzystają w sposób nieoficjalny z pomocy takich organizacji. Tylko o tym się głośno nie mówi. Dlaczego się o tym nie mówi? No wiecie, to nie jest dobre ani spójne z naszym dogmatem na temat złego świata i ogólnie, tym bardziej, że wiele z tych organizacji jest organizacjami katolickimi. Surprise, surprise. Także wiecie co, powiem wam szczerze, że ogromne oburzenie we mnie wzbudzają tego typu filmiki, które tak bardzo zero-jedynkowo pokazują świat, bo przedstawić komuś informację, że trzeba okazywać empatię, spoko. Bardzo cenna cecha i rzeczywiście w dzisiejszych czasach bardzo potrzebna, ale pokazać to w taki sposób obłudny i nieprawdziwy, no to jest naprawdę mistrzostwo świata. Jeżeli chodzi o nasz kraj, to powiem wam jeszcze jedną rzecz. Problem imigrantów to nie tylko kwestia Ukrainy, to także kwestia imigrantów na granicy z Białorusią. I nie wiem, czy wiecie, że tam jest bardzo dużo osób właśnie z tych krajów muzułmańskich, właśnie z tych krajów trzeciego świata. I tutaj oczywiście jest bardzo duży problem społeczny, bo duża część naszego społeczeństwa jest przeciwna tego typu imigrantom. Ja osobiście uważam, że pomagać trzeba wszystkim i powiem wam, że tam działają organizacje charytatywne, humanitarne, które przeszukują lasy, szukają rodzin, które próbują się przedrzeć przez granicę i dają im bardzo dużą pomoc. I ja tam, słuchajcie, byłem swego czasu i powiem wam jedną rzecz. Tam nie ma braci JW.org ani głoszących, ani pomagających.
Tam Świadka Jehowy nie zobaczysz. Zobaczysz za to bardzo dużo organizacji humanitarnych, organizacji pozarządowych, które cały czas pomagają tym imigrantom, bo ten problem wcale się nie skończył, pomimo postawienia dużego płota. Także ja uważam, że w ogóle świadkowie nie mają moralnego prawa do mówienia czegokolwiek o pomocy uchodźcom. Nie mają żadnego moralnego prawa, bo ta kobieta nie otrzyma od świadków żadnej pomocy, no chyba, że zacznie studiować z nimi Biblię. To wtedy może rzeczywiście taka pomoc zostanie jej okazana. Natomiast jeżeli stwierdzi, że jednak ta broszurka ją nie interesuje, ma swoje problemy na głowie i nie wierzy w Boga, tak jak było pokazane na tym filmie, to oprócz ciepłego uśmiechu i być może kawy, nic więcej od Świadków Jehowy nie dostanie, bo Świadkowie Jehowy, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, oprócz pomagania tylko i wyłącznie innym Świadkom Jehowy, są całkowicie obojętni. To trzeba jasno i wyraźnie podkreślić. Są całkowicie obojętni, pomagają tylko swoim w wierze. Nie oceniam tego tak czy inaczej, po prostu takie są fakty. I pokazywanie, że no właśnie, że osoba, która jest imigrantem z krajów niechrześcijańskiego, muzułmańskiego najprawdopodobniej, otrzymuje ciepłe i serdeczne spojrzenie oraz kawę właśnie od naszych braci i sióstr, a cały świat jest wobec niej obojętny, no słuchajcie, to jest takie uproszczenie. Swoją drogą, wiecie, no to jest też dobra kwestia, żeby sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć, że warto pomagać tego typu osobom, warto być wyczulonym na tego typu tragedie, nie zamykać się w swojej złotej klatce. Wymaga to czasami wyjścia z naszej strefy komfortu, ale akurat w naszym kraju ten problem jest bardzo palący, słuchajcie, i no niestety Europa będzie się z tym problemem borykała przez najbliższe lata. Po prostu uważam, że biorąc pod uwagę, że Świadkowie Jehowy w żaden sposób nie są zaangażowani w pomoc uchodźcom szeroko pojętym, w żaden, oprócz swoich oczywiście, to wykorzystywanie tego tematu do propagowania siebie jako tych dobrych, a pokazywania świata jako kogoś złego, obojętnego, jest po prostu mocno nie w porządku. To tak tyle ode mnie, słuchajcie, na gorąco, bo naprawdę podniosło mi to ciśnienie lepiej niż kawa. Także do usłyszenia.